6 dni, 202 060 kroków. 6 sierpnia 42 pierwsza pielgrzymka krakowska wyruszyła na Jasną Górę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca wielu osób, które przez cały rok przygotowują to wydarzenie. Moim zadaniem jest koordynowanie pewnych spraw dotyczących wszystkich wspólnot i większość tej pracy odbywa się przed pielgrzymką. To są wszelkiego rodzaju uzgodnienia, chociażby przejścia pielgrzymów daną trasą, czy jakieś inne zabezpieczenia od służb. Może, żeby tak wesoło powiedzieć, to nie przeszkadzać przewodnikom poszczególnych wspólnot, którzy doskonale wszystko organizują. A to tak naprawdę rozpoczyna się na Jasnej Górze, bo koniec jednej pielgrzymki oznacza start prac nad kolejną. Wraz z przewodnikami wspólnot nad całością czuwają bazowi. To generalnie ludzie, którzy współorganizują z nami pielgrzymkę. To biuro, które bardzo mocno pracowało tutaj, szczególnie w ostatnich dniach, przy zapisach, przy przygotowywaniu pakietów, żeby te pakiety wszystkie wydawać pielgrzymom. Także to były długie godziny pracy w biurze i myślę, że gdyby nie współpraca nas wszystkich, to jedna osoba na pewno nie dałaby rady tego udźwignąć. Aniele, aniele, wysłanniku Boga, czuwaj bo, czuwaj bo, niebezpieczna droga. Także w czasie pielgrzymki baza jest jej podstawą. Jak to ktoś określił, gaszenie pożarów na miejscu, reagowanie na to, co jest trudne, co trzeba nagle załatwić, co nagle wychodzi. Mnóstwo telefonów, które już odebrałam i telefonów, które cały czas się rozdzwaniają i trzeba jakieś sprawy załatwiać na bieżąco. Także czuwanie po prostu, żeby wszystko przebiegło poprawnie i koordynowanie całego przejścia. To wszystko sprawia, że pielgrzymi mogą bezpiecznie wyruszyć. Jak długo pani pielgrzymuje i co pani to daje? Bardzo długo pielgrzymuję i jest to po prostu dla mnie taki czas podziękowania Panu Bogu za to wszystko, co było, co jest. I prosić po prostu o siłę na kolejne dni, kolejne lata. 6 sierpnia pątnicy opuszczają swoich bliskich. Jednak to czas radosnych pożegnań. Wiele rodzin będzie na nich czekać w Częstochowie. Tak jak główny przewodnik, czyli pasterz krakowskiego kościoła. Z jednej strony płacze moja dusza, bo tylu wychodzi, ale wiem, że idą do Matki Bożej, do naszej Królowej. Idą z radością. I tę radość ich pragnę dzielić, wspierać modlitwą. Tym bardziej, że hasło tej 42. pielgrzymki jest związane z pokojem. Niech niosą wszystkim Chrystusowy pokój. Oto łatwiej chociażby dzięki muzycznym. Śpiew, wspólna modlitwa oraz luźne rozmowy w czasie drogi sprawiają, że lżej i szybciej się idzie. Cały czas praktycznie śpiewacie. Jak głosy? Właśnie z głosem różnie bywa, czasami odmawia posłuszeństwa, ale staram się jakoś uzupełniać między sobą, żeby się wymieniać, no i jakoś dajemy radę. A jaki jest sposób na taki zdarty głos muzycznej? No to właśnie to wymienianie się, bo jeśli właśnie po kilku godzinach dwie osoby, trzy osoby już nie mogą, to reszta wspiera. A tym bardziej po kilku godzinach już cała pielgrzymka mniej więcej też zna piosenki. Czy herbatka gorąca jakaś, łagodząca krtań, może jakieś tabletki takie ziołowe, żeby to złagodzić. Błogosławiony Jezus. Idziemy dopiero drugi dzień, a nasi pielgrzymi śpiewają tak, abyśmy szli co najmniej tydzień, więc naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Gdy po całym dniu nogi odmawiają posłuszeństwa, kontuzjowanych opatrują medycznie. Bardzo dużo zależy od pogody, od tego, jakie są warunki takie atmosferyczne, bo to bardzo dużo warunkuje, jak ludzie się czują. Jeśli chodzi o interwencje, bywa różnie. Czasem jest taki rok, że jest tego faktycznie bardzo dużo, a czasem są to tylko jakieś tam pojedyncze pęcherze, jakieś otarcia. Nasza praca głównie skupia się na tym, żeby po prostu sprawować opiekę. Najczęściej w trakcie drogi jest to po prostu pomoc psychologiczna i zachęcanie, mówienie i po prostu rozmawianie i bycie obok takiego człowieka. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają porządkowi. Nie da się ich nie zauważyć. Nas w szczególności chyba widać na trasie, ponieważ no, mamy te odpowiednie kamizelki, które już są regulowane jednak prawnie, więc musimy je mieć, żeby nas było dobrze widać gdzieś tam z daleka już. Na czym polega ta praca? To jest troszeczkę szerzej nawet pojęty temat, dlatego że, tam ja tak uważam, dlatego że to nie jest tylko kierowanie ruchem, który gdzieś tam się odbywa po drogach, którymi idziemy, ale również czuwanie nad całym bezpieczeństwem przebiegu pielgrzymów, czyli po tych drogach, których gdzieś idziemy, po jakichś nawet nieuczęszczanych drogach, żeby wszystko miało bezpieczny przebieg, no to nad tym wszystkim czuwają porządkowi, żeby ta droga dla pielgrzymów była bezpieczna. Nie ma się co bać. Ostatni odcinek, 7 km tylko.
Maciusz, dzisiaj 23 za sobą. Obiecuję, że już będzie tylko krócej. Babki rajdówki zapraszam ze znakiem, z krzyżem, nowych studiarzy. Po pierwszym roku spróbowałem, zobaczyłem, jak to jest. To tak mi się to spodobało, że był taki okres w moim życiu, że po prostu rok jakby odliczałem od pielgrzymki do pielgrzymki, a nie od, prawda, Sylwestra do Sylwestra. Nie wiem, co tutaj jest, ale tu jest jakaś siła, która po prostu tak przyciąga i chcę tu być, lubię tutaj być, lubię to, co robię, mimo tego, że jest dużo obowiązków, duża odpowiedzialność za to wszystko, co gdzieś tam robię. To lubię tu być i chcę tutaj być po prostu. Nad tym, by pielgrzymi zawsze skręcili w odpowiednim kierunku, czuwają piloci. Spotkać ich można na czele każdej wspólnoty. Praca pilota polega na prowadzeniu grupy w jednostajnym tempie i doprowadzenia z miejsca A do punktu B. I po tym sprawdza się następną trasę, objazd się robi, no i codziennie to samo. A co jest najtrudniejsze? Nie ma trudności. Dlaczego pan zdecydował się właśnie w takiej roli na pielgrzymce być? Bo lubię iść z przodu, nie lubię deptać komuś po butach. Na tyłach natomiast czuwają przewodnicy duchowi. W czasie drogi księża spowiadają, głoszą konferencje i wspierają pielgrzymów dobrym słowem. Na cześć kierownika pielgrzymki! Moim takim zadaniem jest być blisko pielgrzymów, też pokazywać, że kapłani są między tymi ludźmi. W ogóle ta nasza grupa ma bardzo wielu kapłanów, którzy pielgrzymują w grupach, którzy głoszą Słowo Boże. I moim takim zadaniem przede wszystkim jest być też taką osobą, która będzie kontaktowała się z tymi osobami, z tymi instytucjami, miejscami, parafiami, gdzie my się zatrzymujemy, gdzie mamy postoje, mamy odpoczynki. Tam na tych miejscach dziękuję często tym osobom, które nas przyjmują, spotykam się z nimi, no, rozmawiamy. No i też mogę się spotykać właśnie z tymi osobami, które pomagają nam w tej drodze pielgrzymować do Częstochowy. W tym roku też mam taką intencję dziękczyną za tych ludzi, którzy w tej wspólnocie podążają, bo to jak powiedziałem, jako ten koordynator tej wspólnoty piątej, tych ludzi naprawdę tutaj jest bardzo wiele i za każdą z tych osób dziękuję i też idę w ich intencji, też modląc się, żeby oni zanieśli te intencje, które niosą w swoim sercu do matki. Wiernych wspierają również krakowscy pasterze. Podziwiam tych ludzi za wiarę i za to, że dają świadectwo innym. Tu rozmawiałem przed chwileczką z pielgrzymami, mówią, że są witani bardzo, bardzo serdecznie. Proszę, ci, którzy ich spotykają, proszą o modlitwę. No to jest coś pięknego. Żywy Kościół rozmodlony, uśmiechnięty, rozśpiewany, a przede wszystkim idący z jakąś wielką nadzieją do Matki Bożej. Dla mnie jest to po prostu motywacja do tego, żeby dalej w jakiś sposób nie tylko ich omadlać, ale po prostu być dla nich. W czasie, gdy pielgrzymi pokonują kolejne kilometry, kwatermistrzowie pracują nad tym, by pątnicy mieli gdzie nabrać sił na następny dzień. Jeśli pełni się rolę kwatermistrza, jest to bardzo inne pielgrzymowanie od takiego ogólnie pojętego pielgrzymowania. My jako kwatermistrzowie głównie nadzorujemy pracę kwatermistrzów grupowych. Rozdzielamy teren, na którym kwatermistrzowie grupowi odwiedzają gospodarzy domów i proszą o przyjęcie pielgrzymów. Rolą głównego jest nadzorowanie tak, by każdy pielgrzym w naszej wspólnocie, a jest to aż 10 grup, także dość spora ilość osób, miało gdzie spać i miało jak najlepsze też warunki, by wypocząć i móc skupić się następnego dnia na modlitwie. Nawet najwygodniejszy nocleg byłby niczym bez bagażu. Wszystko, co pielgrzymi biorą ze sobą w trasę, z miejsca na miejsce przewożą bagażowi. Dzięki nim każdy może nieść jedynie podręczny plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami. No to myślę, że sama funkcja dosyć wiadomo, na czym polega, więc polega ona po prostu na przewiezieniu bagaży z jednego noclegu na drugi nocleg, aby pielgrzymi podczas, w momencie, kiedy już kończą swoją drogę, kończą swój chód dnia, żeby po prostu mieli bagaże przygotowane do odbioru. Kiedy wspólnoty wyruszają w dalszą drogę, służba czystości pilnuje tego, by posprzątać wszystkie śmieci. Zaproponowany przez tutaj naszych braci i sióstr, żebym został funkcyjnym jako zaopatrzenie i służba czystości, że jestem takim koordynatorem tego i umiem sobie radzić. Po sprzątanie po pielgrzymach, śmieci różnych, rozstawianie koszy, zbieranie worków, segregowanie plastik. Całe wydarzenie nagłaśniają techniczni. Dbają o to, by mikrofony oraz tuby zawsze działały i by każdy pielgrzym wszystko dobrze usłyszał. Znaczy my zaczynamy jeszcze przed pielgrzymką, dużo przed pielgrzymką. Kompletujemy nasz sprzęt, który używamy na postojach, zarówno te tuby, które widać tam z tyłu,
jak i nagłośnienie pielgrzymek jak grup. Zbieramy je z różnych parafii i kompletujemy tak, żeby to wszystko działało, składamy to do kupy. Co jest najtrudniejsze już podczas samej drogi? Akumulatory. Jak one się rozładują, to trzeba zawsze mieć coś po prostu awaryjnego, przygotowanego, ponieważ no, pielgrzymi idą, więc cały czas im głośniej śpiewają, tym więcej prądu się zużywa. I czasem jak są długie odcinki, to potem gdzieś tam w polu trzeba wymieniać na załadowane już wcześniej, więc trzeba mieć tą logistykę przygotowaną. Mosty pomiędzy tymi zmierzającymi na Jasną Górę, a osobami, które pozostały w domach, budują medialni. Dzięki ich relacjom można śledzić codzienne postępy pielgrzymów i wspierać ich duchowo. To również najnowsza forma służby pielgrzymkowej. Z czym wiąże się ta funkcja? Wiąże się z tym, aby pielgrzymi, którzy nie mogą z nami pielgrzymować, którzy pozostali w domu, przeżywali to wszystko razem z nami. Chcemy to pokazać poprzez zdjęcia, poprzez transmisję, poprzez jakieś tam krótkie nasze relacje. Najtrudniejsze chyba jest to, żeby znaleźć też trochę czasu dla siebie, ponieważ trzeba się też oddać właśnie przekazaniu tego wszystkiego, ale myślę, że warto, żeby po prostu inni mogli razem współpielgrzymować razem z nami. Praca tych wszystkich osób sprawia, że pielgrzymi wreszcie mogą dotrzeć przed oblicze królowej. Gdy wspólnoty są już na Alei Najświętszej Maryi Panny, a klasztor znajduje się na wyciągnięcie ręki, emocje biorą górę. Jak się czujecie wchodząc na Jasną Górę? Świetnie, jesteśmy cali mokrzy, bo super jest. Matka Boża przywitała nas deszczem, ale teraz wyszło słońce i właśnie zmierzamy pod sam obraz. Z jakimi intencjami pielgrzymowaliście? Oj, dużo tego było, dużo, ale bardzo ważne. Intencji było wiele, na pewno od wielu znajomych, od rodziny. Na pewno też intencja rozeznania dobrze powołania i wzrastania w wierze. Jestem już któryś raz, więc bardzo miło tutaj być. Myślę, że droga upłynęła nam dość dobrze, tak? Więc. Czy była jakaś konkretna intencja, z którą pielgrzymowałeś w tym roku? Myślę, że ogólne zdrowie i tutaj pomyślność dla mnie i dla moich przyjaciół. Jaka to jest wspólnota? Wspólnota krzyżowicka, nowa wspólnota na trasie pielgrzymki. Jeszcze trochę niezorganizowana, ale plany są wielkie. A poza tym to wspólnota bardzo otwarta, jak widać młoda, rozśpiewana, energiczna, wyrozumiała, cierpliwa i nie unosi się pychą. Jak się czujecie wschodząc na Jasną Górę teraz po tylu dniach wędrówki? Nie wiem, jak się czują wszyscy, ale mam nadzieję, że w każdym z naszych serc jest dużo radości, dużo nadziei, że te intencje, które nieśliśmy tutaj w czasie tej pielgrzymki, że one zaowocują przynajmniej naszą świętością, ale jeżeli taka jest wola Boża, to też że zostaną wysłuchane. Każdy tu każdego zna. Pierwszy raz, z tego co pamiętam, byłem w 2012 roku z tą wspólnotą, jeszcze jako mały chłopak. W tym momencie jako medyczny wspomagam tutaj tą grupę. Czuję się bardzo fajnie, pełen radości, optymizmu, mimo że pomimo wielkiego zmęczenia, które było w ciągu tych 8 dni, pomimo tego, że pomagaliśmy setkom pielgrzymom. W tym roku w wielu grupach pielgrzymowali uchodźcy z Ukrainy, a jedną z głównych intencji była modlitwa o pokój za naszą wschodnią granicą. Po burzy zawsze przychodzi słońce, dlatego też po burzy niepokoju na pewno nastąpi pokój Boży, czego trzeba życzyć nie tylko pielgrzymom, dziękując za modlitwę, za to włączenie się, to błaganie, niosąc również w jakiś sposób trud pielgrzymowania, że to przyniesie owoc, z którego również my będziemy korzystać, którzy wspieraliśmy ich, ale zawsze to jest jednak iść,
a wspierać to troszkę za mało, ale za to serdeczne dzięki i niech Pan błogosławi wszystkim, którzy doszli i teraz będą roznosić ten pokój tam, gdzie będą posłani. I alleluja i do przodu. Przed tronem jasnogórskiej pani, oprócz arcybiskupa Marka i biskupa Jana pielgrzymów, witał też gość z Niemiec. Nie jest to niespodzianka, ale jest to mocne duchowe doświadczenie, które pokazuje, że Kościół krakowski nie śpi, że nie jest martwy, że po pandemii obudził się na nowo. Dla mnie to także znak tego, że Kościół jest młody, że Kościół jest żywy i mam nadzieję, że tę radość, której tutaj w Polsce doświadczam, będę mógł przekazać chociaż trochę w Niemczech. Widzę, że pojawili się tu nie tylko dorośli. Widziałem rodziców, nowożeńców. Widziałem też kilka babci i kilku dziadków. Nie wiem, czy przeszli całą tę drogę 50, 70 kilometrów, czy przyjechali tutaj dzisiaj, ale to nie ma znaczenia. Najbardziej pozytywne w tej pielgrzymce jest dla mnie to, że widać, że młode pokolenie naprawdę przejęło inicjatywę, ale też to, że arcybiskup przywitał osobiście każdego z pielgrzymów. To dla mnie znak, że pasterz krakowskiego kościoła faktycznie żyje pomiędzy swoimi ludźmi. Niezależnie od pełnionej roli, pielgrzymkę określić można krótko. Służba drugiemu człowiekowi. Pielgrzymka łączy ludzi. To czas duchowych rekolekcji w drodze, ale też budowania relacji i prawdziwa lekcja służby. Pielgrzymi pomagają sobie wzajemnie, razem wędrując do matki. Przez te kilka dni wszyscy stają się braćmi i siostrami, prawdziwą rodziną. 42. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę powoli dobiega końca, ale już niedługo znowu spotkamy się na jasnogórskim szlaku. Do zobaczenia za rok. Karolina Zając, Archidiecezja Krakowska. Teraz niebo stałe.